Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Pływać każdy może, i ten młodszy, i ten w sile wieku. Udowodnili to uczestnicy zawodów, które zostały rozegrane 25 i 26 lipca na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Na otwarte wody największego olsztyńskiego jeziora wypłynęli sportowcy z całej Polski. Ostatni weekend lipca jezioro Ukiel roiło się od kolorowych czepków. Na olsztyńskiej plaży miejskiej trwały trzecie Mistrzostwa Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych. Impreza po raz pierwszy odbyła się w stolicy Warmii, a nasz flagowy obiekt rekreacyjno-sportowy spisał się na medal. Mamy tutaj na imprezie bez mała 60 zawodników z 25 klubów. No, nie słyszałem żadnej opinii negatywnej, a wprost przeciwnie, wszystkie z tych opinii są to jest szczyt zadowolenia, że posiadamy taki obiekt. Na razie organizacja imprezy jest bardzo dobra. Pierwszego dnia o Mistrzostwo Polski w sztafecie walczyły trzyosobowe drużyny. Każdy uczestnik miał do przepłynięcia 3 km. Drugie miejsce w kategorii 15 i 16-latków zdobyli zawodnicy z Kraśnika, którzy pływanie na wodach otwartych trenują od zeszłego roku. Pierwszy raz w takich zawodach wystartował 14-letni Jakub Mościcki z Olsztyna, zdobywca pierwszego miejsca w swojej kategorii. Wszyscy wcześniej pływali w basenach i zgodnie przyznają, że warunki w jeziorze są zupełnie inne. Na pewno na wodach otwartych trzeba się bardziej orientować, tak? W basenie widzimy linię i prosto płyniemy, a nie tak jak tutaj. No i na pewno więcej wysiłku trzeba też włożyć, prawda? No bo jednak to jest trochę dłuższy dystans niż w basenie pływamy. Są fale, jest zimniejsza woda, ciężko się pływa na wodach otwartych. A jeżeli chodzi o sztafetę, to są jakieś elementy, które sprawiają więcej trudności? Tak, nie można zostawiać ostatniej osoby, czy trzymać się razem. Kuba przyznał nam się, że w basenie pływa mu się łatwiej, ale naukę rozpoczynał właśnie w jeziorze, pod czujnym okiem babci, z którą co roku spędzał wakacje w podolsztyńskiej Kaletce. Byliśmy tam zawsze 2 miesiące, no oczywiście Kubę będę uczyła pływać. No to najpierw go tak na płasko, potem pod brzuszek. No tak troszeczkę, ja wiem, może w ciągu tygodnia. I potem puszczałam jego. To on wydobywał tą główkę. Tu cały tułów leciał w dół. I tak moment i po tygodniu, przepraszam, może po półtora tygodnia dziecko się nauczyło pływać. Na Warmii i Mazurach dzieci wcześniej uczą się pływać. W krainie jezior to bardzo popularna rozrywka, nie tylko w ciepłe letnie dni. A według profesjonalistów pływanie jest najlepszą dyscypliną dla najmłodszych. Ono wszechstronnie rozwija nie tylko mięśnie, nie tylko stawy, nie tylko cały układ ruchowy, ale również głowę, właśnie takie myślenie o tym, czym jest sport, czym jest zabawa. Pływanie na wodach otwartych na dystansie 10 km jest dyscypliną olimpijską. W naszym kraju zyskuje ona coraz większą popularność, a wspiera ją Polski Związek Pływacki. Oczywiście rozpoczynamy od młodszych kategorii wiekowych, które nie pływają tak dużo. Zaczynamy od 14-latków, które pływają 2,5 km, kolejne kategorie wiekowe więcej, ale tym finalnym dystansem jest dystans 10 km, więc budujemy tą siłę open waterowców od dołu, tworząc tą szeroką piramidę. Jeżeli jej podstawą są juniorzy, to w okolicach szczytu powinniśmy szukać starszych zawodników. W jeziorze Ukiel rywalizowali także uczestnicy trzecich Mistrzostw Polski Masters w pływaniu na wodach otwartych. Są to zawody old boy, aczkolwiek wiek jest dosyć, od młodego się zaczyna, bo od 20 lat do góry, do nieskończoności. I kategorie wiekowe, pościgamy się w kategoriach wiekowych, są co 5 lat, zaczynając od 20, 20, 25, 30, 35 i tak dalej, tak? Bo trudno się ścigać, powiedzmy, mnie, panu, który ma 50 parę lat, z młodzieńcem 20-letnim. Mastersi mieli do pokonania 4 pętle po 750 metrów, co w sumie dawało 3-kilometrowy dystans. Najlepszym zajęło to mniej niż 40 minut, a wśród niemal 80 zawodników znalazł się także reprezentant odległej Australii.
Moja rodzina jest, pochodzi z Polski, a Mistrzostwa Świata są za 3 tygodnie w Rosji. To tutaj przyjechałem tak na 2 miesiące i pływam i jeżdżę naokoło Polski i tak delektuję się tym krajem. Jak panu się podobają nasze plaże? O, tutaj są wspaniałe, kompletnie inne głównie od nas w Australii, bo my jesteśmy wszyscy na morzu albo na takich zatokach, ale tutaj jest pięknie, ta temperatura wody jest wspaniała i widoki są wspaniałe na plaży i w wodzie też. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv